Oszuści chcą ukraść twoje pieniądze. Uważaj na SMS-a. Cześć pompomaniacy. Słuchajcie, dzisiaj taki bardzo szybki filmik, krótki, na temat fałszywych SMS-ów. Już wam pokazuję miniaturkę. Screena z mojego telefonu. Właśnie dostałem SMS-a, że zostałem zakwalifikowany do kwarantanny, ponieważ coś tam. Szybko sobie wygooglowałem. Podobno te SMS-y pojawiły się w dniu wczorajszym. Wiem, że też moja żona już takiego SMS-a przed chwilą też dostała, czyli jakaś zmasowana akcja. Nie klikajcie przypadkiem w link, który tam się znajduje, żebyście nie stracili jakiejś kasiory z konta. No bo jak widzicie, naprawdę zbierają, pomysły mają niesamowite te osoby, które się zajmują wyłudzaniem kasy, a więc jeżeli tylko dostaniecie takiego SMS-a, ja od razu usunąłem po zrobieniu screena, a więc zróbcie to samo, żebyście nie padli ofiarą jakichś oszustów. Szkoda kasy, zobaczcie, co oni są sprytni. Ludzie chodzą do normalnej pracy, pracują tam po 8, 7, 6, 12 godzin na dobę, żeby zarobić jakąś kasę uczciwie, a oni po prostu wysyłają SMS-y, liczą na to, że ktoś kliknie w ten link. Myślę, że trzeba poinformować jakieś starsze osoby, które, wiecie, no w każdej chwili, jak dostają takiego SMS-a, zaraz klikają, bo myślą, że coś się dzieje, a więc sprawdźcie to, czy nie dostaliście takiego SMS-a, czy ktoś z waszych bliskich nie dostał, żebyście nie byli poszkodowani, a więc uważajcie na siebie, trzymajcie się zdrowo, no i nie dajcie się naciągnąć na takie oszustwo. Trzymajcie się, cześć, hej!